dzisiaj w serii Najlepsze Narzędzia, chciałbym pokazać Wam rzecz, którą uważam każdy fachowiec powinien mieć w swojej kolekcji. Co to takiego? Bardzo prosta rzecz, ołówek. Dlaczego można powiedzieć, że on jest taki wyjątkowy? Przypomina on troszeczkę ołówek automatyczny, jaki pamiętamy ze szkoły. Zobaczcie, on jest w takiej pochewce z klipsem, który możemy sobie fajnie zapiąć do kieszeni, do paska, do bluzy. Zależy, gdzie najczęściej z niego korzystamy. Teraz, kiedy wyjmiemy go z tej pochewki, to tutaj mamy obudowę wraz z grafitem. Tak to wygląda. Tak działa ten automat. Widzicie, grafit się wysuwa i tak wygląda wkład w całości. To już jest końcóweczka. Co jest jego ogromną zaletą? Ten element, który jest wąski, bardzo łatwo można nim znaczyć różne elementy, otwory, kołki. No i ten automat jest po prostu super. Bardzo fajną rzeczą, która jest w tym pokrowcu, jest wbudowana temperówka do ostrzenia tego grafitu. Robimy to w taki sposób. O, już końcóweczka troszkę dłużej trzeba poczekać. I temperujemy jak zwykły szkolny ołówek. Da się to zrobić do pełnego takiego szpica, żeby ten znacznik był bardzo delikatny. O, zobaczcie, tak wygląda zatemperowany grafit. I teraz bierzemy sobie jakiś element. Elegancko w otworek wchodzi cały grafit i robi nam zaznaczenie. Podobnie to wygląda, zobaczcie, w tym przypadku. Do środka wchodzi. Gdybyśmy obrócili to w drugą stronę, to samo. Również z pewnej wysokości da się zaznaczenie zrobić. W zestawie możemy również dokupić sobie grafity. Tu jest cały taki zestaw. Nie pamiętam, ile to było sztuk. Spróbujmy to policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. 13 sztuk. Plus jeden, który był w automacie. Jaka jest różnica między takim budowlanym ołówkiem, jaki znamy, drewnianym? No mamy tutaj dla przykładu taki ołówek. No wiemy, że ten rdzeń, który jest w tym ołówku, on jest taki dość płaski, ale jednak szeroki. Zaznaczenie takiego otworu okrągłego, no jest bardzo trudne takim ołówkiem. Nie niemożliwe, ale trudne. Tak wygląda takie naznaczenie. No i ostrzenie. Mamy do tych ołówków już temperówki, można kupić takie, które właśnie strugają te prostokątne elementy. Są takie w zestawie, ale ten jest zdecydowanie praktyczniejszy, wygodniejszy, łatwiejszy w stosowaniu. Jak to wygląda w cenie? Taki zestaw kupiony w sklepie Jula. Sam ołówek kosztował 45 zł, plus 25 zł kosztował ten magazynek z grafitami. W promocji, te takie Fridayowe dni, można było cały zestaw kupić za 25 zł. A zdarzały się też takie zestawy, dwa ołówki plus dwa magazynki z grafitami za 50 zł. Co uważam jest bardzo dobrą ceną, bo ten ołówek budowlany kosztuje około 6 zł. No to teraz zobaczmy. Przy 10 takich ołówkach już mamy spokojnie taki zestawik. Wiemy, że z praktyki wszyscy budowlańcy to pewnie potwierdzą, że to, co najczęściej ginie nam na budowie czy w trakcie pracy, to ołówek i metrówka. Ten ołówek pozwala, aby on często był blisko nas, tak jak mówiłem, w kieszeni, może za paskiem, więc prawdopodobieństwo zgubienia go jest mniejsze. No jest też droższy, więc już jakby z założenia, płacąc za coś więcej, bardziej o to dbamy.
Serdecznie polecam ten ołówek. Bardzo drobna rzecz, ale naprawdę wprowadza wiele usprawnienia w naszej codziennej pracy. Jeśli ten filmik z tej serii się Wam podobał, to zachęcam Was, zostawcie łapkę w górę, możecie subskrybować ten kanał, on się będzie cały czas rozwijał, cały czas będę wrzucał nowe filmiki, różne fajne rzeczy, które wiążą się z naszą pracą, z budowlanką, tak jak mówi kanał, z pasji do budowlanki. Cześć!